głównie powinno się polegać na hurtowniach budowlanych, zaufanych, z którymi współpracujemy. Jako klienci indywidualni to też nie jest tak, że wszystko musicie kupować w marketach dużych budowlanych, bo czasami takie decyzje trudne my musimy podejmować. Jak policzymy sobie, ile tak naprawdę stracimy kasy na tym, że sami zrobimy ten kurs, sami jak zapłacimy za to paliwo. Pozyskiwanie remontów. Jak to robisz, że masz rozkręconą tą machinę na te kilka realizacji jednocześnie? I jak to robisz, jakimi kanałami pozyskujesz po prostu te remonty, żeby tą machinę utrzymać po prostu w ruchu? Żeby tych remontów tyle tam cały czas było, albo i więcej? Znaczy, powiem ci szczerze, że w większości, naprawdę z większości korzystam z najlepszej reklamy, czyli poczty pantoflowej, no ale oczywiście nie zawsze tak było i poczta pantoflowa najdłużej, najpóźniej zaczyna działać, powiedzmy, tak? Próbowałem przy różnych rzeczy, ulotki, jedna z tańszych opcji, natomiast trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na roznoszenie ulotek i nie jest to do końca miarodajne. Reklamy na... A jakiś remont ci wpadł z ulotek? Tak, tak. Aha. Zdarzało się. Wiesz co, na 2000 jeden remont, na 2000 ulotek, na 1000 ulotek. Mhm. Zdarzało się też, że więcej, ale powiedzmy bardziej koło jeden remont na 1000, na 2000. Fajnie, że masz policzone takie wskaźniki, ile ulotek dokładnie. Tak, nadrukowałem po 4000 i po prostu wiedziałem, że ktoś dzwonił, pytałem skąd dzwoni. Okay. Druga rzecz, reklamy, znaczy ogłoszenia może, tak? Jakieś Trójmiasto. Kiedyś próbowałem nie Fixly, tylko to drugie, jak to się nazywa. Oferto. Jak u mnie to w ogóle nie działało. Na 10 jakby tam tematów może jeden wszedł, czy nawet mniej. To nie możesz mówić, że nie działało. To nie jest taki zły, wiesz, to nie jest taki zły, to nie jest taka zła konwersja, nie? Wiesz co, u mnie to słabo działało z tego względu, że inne firmy były w stanie mnie przebić nawet o połowę. Ja rozumiem, żeby ktoś zrobił 10-20% taniej, dał ofertę, ale 50% taniej, no to ja w ogóle nie mam podejścia do takich rzeczy. Generalnie nie jestem w stanie do końca zrozumieć, jak mówię, każdy tą ofertę może złożyć, tak? Jak to później wyglądało, zdarzało się, że ludzie dzwonili, że dzwonili, żebyśmy przyjechali poprawić. A to już nie ukrywam, że średnio chce się odwracać. Wiadomo, to jest tam zawsze problematyczny temat. Na szybko, wtedy przeważnie do zrobienia. Dużo stresu już jest na tej realizacji, także często nie warto wchodzić w coś takiego. Natomiast z ofertą jest taki problem, że to jest portal, który działa na takiej zasadzie, że budowlańcy i firmy budowlane i firmy wykończeniowe wchodzą na ten portal w momencie, jak pilnie potrzebują roboty, bo wiedzą, że tam mogą coś na szybko znaleźć. Mhm. I wtedy właśnie, wiesz, jak ty tak pilnie nie potrzebujesz, tylko tak szukasz po prostu sobie roboty na przyszłość, to często jesteś właśnie przebijany przez firmy, które muszą złapać po prostu temat na płynność, żeby płynność mieć, nie? Może racja, no. No, także ja generalnie osobiście kiedyś korzystałem z Oferteo, ale do poważniejszych tematów, typu tam, wiesz, budowy domów, jakieś tam, po prostu tematy większe dużo, gdzie tam już była mniejsza ta szansa, że jakiś po prostu, no, jakiś Janusz po prostu mnie przebije. Natomiast mam złe doświadczenie, właśnie tak jak ty mówisz, no, że też składałem oferty na mniejsze tematy, ale tam wtedy to przegrywałem z Krytesem, nie? No i zasadniczo korzystam z tego portalu od, nie wiem, 2 lat. Co najwyżej, nie wiem, mogę tam złożyć jakąś ofertę, jak poszukuję ekipy na deweloperkę, nie? W sensie, jak buduję osiedle, potrzebuję tynkarzy czy posadzkarzy na jakąś lokalizację w Polsce, zgadza, no? gdzie nie mam tam, załóżmy, bardzo dużo kontaktów. To jest taka sama procedura jak wszędzie, no po prostu te kontakty trzeba pozyskać. Jak wieś, jak się pozyskiwać te kontakty, no to nie ma znaczenia, jak to jest lokalizacja w Polsce. No to wtedy na pewno takie ogłoszenie na ofertę robię, żeby tam znaleźć na przykład tynkarza w Lublinie czy posadzkarza w Kołobrzegu, nie? No to wtedy korzystam, jasne. Udaje mi się przeważnie znaleźć sensowną firmę, ale sam jako wykonawca, jako firma, która wykonuje, unikam strata czasu dla mnie. W zasadzie pieniędzy też, bo no jakby to są, nie są duże kwoty, no ale trzeba je tam zapłacić, żeby się skontaktować z tym klientem. To też jakby jest dobrze dla odbiorcy, dla inwestora, no bo to będzie przeważnie bardziej poważna oferta niż w przeciwieństwie do tego, co mówisz. No też jakby może ktoś zapłacić, zrobić źle, no jakby nie ma reguły jakby w tym. Natomiast przeważnie tam trochę lepsze firmy się zdarzają niż na Oferii na przykład, no bo Oferia to też tam... Nie, to nie ma doświadczeń. Oferia to jest taka sama zasada działania jak oferta, ale nie trzeba nic płacić, po prostu tam firmy się kontaktują ze sobą i wiesz. Okay. Nie, oni chyba z reklam, tak mi się wydaje, że może z reklam żyją, nie? Chociaż znam kilku wykonawców, którzy działają na Oferto i sobie chwalą, no u mnie to nie działało akurat, nie? Znaczy ja myślę, tak, początki wiadomo wszędzie są ciężkie, natomiast ważne jest, żeby budować już jakąś historię firmy najprościej, najtaniej Facebook. Później strona internetowa, może jakiś Instagram, coś takiego, tak? Z Facebooka i ze strony internetowej też raz na jakiś czas ktoś dzwoni, tylko mówię, no już tu trochę czasu firma działa, nie jest to jakaś świeżynka. Mi jakby te wszystkie social media obsługują moi znajomi, firma pomelomedia.pl reklama. Natomiast bardzo fajnie im to wychodzi. Zdjęcia również mi wykonują profesjonalne, które są wrzucane na stronę internetową. Na Facebooku często
dostaję baty za to, że daję zdjęcia, które robię telefonem. Szybciej, taniej, wiadomo. No, ale po prostu jest tego więcej. Rzeczywiście te rzeczy działają, ale nie od razu. Jeżeli ktoś nie ma tematów i potrzebuje szybko, to nie może liczyć na to, że założy Facebooka i nagle po prostu będzie nie wiadomo ile tego. Tak, no trzeba sobie zbudować historię, zbudować sobie profil po prostu, nie? Warto nawet ten profil budować z wyprzedzeniem. Nawet jak nie potrzebujemy dodatkowych zleceń. Oczywiście. Nawet jak tam teraz jest okej, no to kiedyś może nie być okej. I wtedy ten Facebook nam na przykład pomoże, bo mamy zbudowaną historię z postów, tam już z datami mocno wstecz. No i wtedy mamy większą szansę, że po prostu pozyskamy temat, nie? Kolejną rzeczą, to jest rzecz, która w zasadzie dość szybko działa, ale też nie zawsze. No to są reklamy. Na Facebooku albo na Google'ach, na AdWordsie, tak? Na Facebooku, z tego co pamiętam, jak robiliśmy reklamy, to odzew był spory, natomiast trzeba się liczyć z tym, że te reklamy na Facebooku jakby dochodzą do wszystkich, czyli do kogoś, kto w ogóle się jakby w tym momencie nie ma zamiaru robić żadnego remontu, a nic takiego. On zobaczy reklamę, no fajnie, może sobie polajkuje stronę, może nie, może w przyszłości jakiś lead z tego będzie, natomiast tak jak mówię, to jest do sporej grupy osób, jakby dochodzi ta reklama. Tak, ale tam targetować możesz, jakby tam... Można, ale tak jakby do ludzi, którzy mają jakiegoś, w jakiś sposób zainteresowani są wykończeniami, projektami, ale nie muszą być w tym momencie. Natomiast na Google'ach te reklamy są trochę lepsze, bo ktoś musi wpisać frazę, żeby on jakby szuka w tym momencie i lokuje mu przykładowo twoja firma. Natomiast też zdarzało się, że kiedyś tam kilkaset złotych wydałem i od razu był temat, a zdarzało się, że też wydaliśmy jakąś tam sporą kwotę i nic. Cisza i po prostu kwota przepalona i tak. Nie ma jakby żadnego kontaktu. Nie, no to generalnie, jeżeli chodzi o AdWords, jak ja korzystałem z AdWordsów jeszcze tam gdzieś w 2017 roku, no to mam dobre wspomnienia z AdWordsami. Wtedy jak potrzebowaliśmy właśnie tam jakichś różnych inwestycji. Natomiast no nie korzystam, nie muszę. YouTube mi wystarczy. Mam tylko YouTube'a i stronkę i jakby wiesz, to mi i plus można pantoflowa taki pozysk mi robi, że jakby tak, nie muszę, tak. Natomiast jakbym chciał, bo nie chcę jakby rozwijać remontów w sensie takim, że nie chcę zwiększać skali, jeżeli chodzi o remonty. Na dzień dzisiejszy ta skala, która jest, którą ty też masz, to jest mniej więcej taka sama skala, to mi wystarczy. Nie potrzebuję, żeby to było większe. Do tej infrastruktury, którą zbudowałem, to jest okej, to jest stabilne, to jest dobre. Natomiast jakbym chciał zwiększyć skalę, jakbym chciał po prostu no, zagarnąć większą część rynku, no to wtedy na pewno AdWords bym zrobił, na pewno bym zrobił w końcu tego Facebooka, na pewno pewnie bym coś tam wrzucał na Instagrama, no generalnie bym pewnie jedną osobę dotrudnił, która tylko tym się będzie zajmować. Zresztą zatrudniałem taką jedną osobę jakiś czas temu, Dominika pozdrawiam, także tutaj miałem taką osobę, ale generalnie, i wiesz, jakby zbudowałem tą skalę, zbudowaliśmy tą skalę razem, ale jakby no teraz po prostu plany życiowe się zmieniły i tutaj po prostu jakby rozstaliśmy się, natomiast mamy tą skalę zbudowaną, jest stabilnie i nie buduję po prostu dalej, bo to co mam, to co zbudowałem i tak bardzo szybko dosyć, no bo jakby wiesz, mam w strukturze 25 osób, a strukturę tą jakby od zera, tą co mam teraz budowałem przez 3 lata, no jakby to jest wystarczające, żeby no jakby spełnić wszystkie założenia prowadzenia firmy, czyli żeby ludzie pracowali, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby ludzie zarabiali i żeby firma zarabiała, nie? Jakby to są takie najważniejsze cztery rzeczy, nie? Ja myślę, że dla osób, które zaczynają, warto byłoby rozwijać właśnie i AdWordsy i Facebooka, bo AdWordsy, dobra, masz tu i teraz, jak przestaniesz ładować kasę, to przestaniesz się reklamować. Natomiast na Facebooku budujesz sobie społeczność w momencie, tak. Jeżeli się uda ci zbudować społeczność. Ja staram się na YouTubie budować. No, ty akurat masz YouTube'a, no. Natomiast jeżeli zbudujesz sobie społeczność kilku tysięcy osób, to każdy post, każde wideo, jakie wrzucisz, to od razu trafia do tych ludzi. Niekoniecznie, wiesz, Facebook ogranicza zasięgi, wiesz, zależy od tego, czy kiedy to wrzucisz, czy z telefonu, czy nie z telefonu, czy im tam dajesz zarobić, czy nie. Oni potrafią bardzo mocno ograniczyć te zasięgi. Wynika to z tego, że po prostu, wiesz, większość ludzi ma na tej ścianie, na tym Facebooku bardzo dużo rzeczy polajkowanych, tak jakby im się wszystko miało wyświetlać, to jest niemożliwe, żeby oni po prostu to przemili i przetrafili. Naprawdę tam dużo rzeczy na sekundę im się wrzuca. Przez to Facebook musi po prostu, wiesz, faworyzować pewne rzeczy, a ograniczyć tam inne, nie? Nie jestem fachowcem. No ale tak jest. No ja też nie mam nawet Facebooka, ale coś tam się znam, coś tam poczytałem, coś tam jakby się przeszkoliłem, no w każdym razie tak to działa, nie? Działa to nawet tak właśnie, że nawet jak wrzucisz właśnie post z telefonu, to masz 50% większy zasięg niż jak wrzucisz post z komputera, nie? Jakby tak? Do takiego stawnia. To z jednego ze szkoleń właśnie. Proszę, to nie pozdrawiam cię, mamo. To mama pracuje właśnie zapytam, w filmie. Zapytam panu z Pomelo, czy wiedzą. Tak, to pogadaj z nimi. Dobra, to co, to generalnie na dzisiaj to by było tyle.
myślę, że mamy jeszcze parę tematów do przegadania. Myślę, że będziemy się jeszcze zaraz widzieć tutaj, co najmniej raz się jeszcze, myślę, z Mateuszem w studiu zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Mówił do was Kacper i Mateusz. No, trzymajcie się, na razie, cześć, hej, do zobaczenia.